Dzień dobry, witamy Państwa bardzo serdecznie. Program Rozmowa Dnia, a moim i Państwa gościem jest dzisiaj Piotr Droździk, artysta, fotografik, autor albumu o Bolesławie Barbackim. Witam Cię bardzo serdecznie. Dzień dobry, witam Państwa, witam serdecznie. Rok 2021 jest obchodzony w Nowym Sączu jako rok Barbackiego. Rada Miasta na wniosek prezydenta podjęła uchwałę w tej sprawie. W tym roku przypadają dwie okrągłe rocznice, 130. rocznica urodzin i 80. rocznica śmierci Bolesława Barbackiego. Czy to właśnie było przyczynkiem do tego, że postanowiłeś stworzyć album właśnie poświęcony Barbackiemu? Szczerze? To absolutnie nie. Nie, żaden przypadek. W życiu i w sztuce nie ma przypadków, proszę Państwa. Czy to był przypadek? Nie. Ja jestem zafascynowany tym człowiekiem od wielu lat. Od wielu lat gromadziłem materiały, gromadziłem przede wszystkim wiedzę na temat jego krótkiego, bo zaledwie 50-letniego życia. I jakoś 4 czy 5 miesięcy temu zintensyfikowałem te wszystkie prace związane z albumem i dopiero się okazało rzeczywiście, że ten rok jest rokiem wielkich rocznic i jubileuszy, w którym ten album niewątpliwie wpisuje się. Bolesław Barbacki, można powiedzieć, że był na pewno największym artystą wywodzącym się i na stałe zamieszkałym w Nowym Sączu. Absolutnie moim zdaniem to jest postać wyjątkowa, nietuzinkowa i dobrze, że uda nam się przybliżyć odrobinę tą wielką postać i że może ludzie zaczną odróżniać Władysława Barbackiego, czyli jego wuja, który był burmistrzem, od Bolesława Barbackiego, który był wspaniałym malarzem. Powiedz mi, co znajdzie się w tym albumie? Poświęcisz go Barbackiemu jako portreciście, tak? Czy nie tylko? Ten album będzie poświęcony generalnie człowiekowi, niezwykłemu człowiekowi, człowiekowi wielu pasji, wielu talentów i człowiekowi, który wyrósł ponad epokę, w której żył. Rzeczywiście album stricte poświęcony jest jego sztuce, jego malarstwie. Tu można powiedzieć, że ten album będzie podzielony na kilka tematów takich głównych, w których ten artysta się poruszał, bo przede wszystkim przez długi okres czasu, jak wtedy bywało, Bolesław Barbacki jeździł po różnych europejskich muzeach i wykonywał kopie wielkich mistrzów. I jeden z rozdziałów to są właśnie te niesamowite kopie. Jakiej klasy były te kopie, to świadczy fakt, że dyrektor Luwru ówczesny po zobaczeniu kopii jednego z obrazów zaproponował mu kupienie tego obrazu i ten obraz miał być czymś w rodzaju takiej wizytówki Luwru i miał jeździć na jakieś mniejsze wystawy, prawda? Czyli jakość tych kopii była nieprawdopodobna. Natomiast trzeba mieć świadomość, że Bolesław Barbacki przede wszystkim był portrecistą. Był niezwykłym portrecistą. Sportretował większość sądeckich, niezwykłych rodzin. To jego malarstwo to jest też taka księga rodzin sądeckich, bo mamy tutaj lekarzy, mamy tu aptekarzy, mamy tu nauczycieli, mamy tu aktorów, muzyków. I właściwie to można by było stworzyć taką księgę dwudziestolecia międzywojennego sądeczan, prawda? Niezwykłą absolutnie. Bolesław Barbacki malował również pejzaże. Te pejzaże, można powiedzieć, że nie było ich tak wiele jak portretów, natomiast myślę, że około 50 tych obrazów, na których możemy znaleźć najczęściej ziemię sądecką. No i ostatni taki jego chyba ulubiony, taki skrywany, taki niedoceniany fragment twórczości to są akty. I w tych aktach możemy rozpoznać wiele bardzo znanych później osób. Ale to na razie tajemnica kogo, bo jakbym zdradził Państwu, to nie mielibyście tej niespodzianki, która znajdzie się w albumie. Powiedz, bo Ty docierając do tych wszystkich dzieł, ponieważ większość, może nie większość, ale bardzo dużo dzieł jest w prywatnych rękach, w prywatnych zbiorach, musiałeś dotrzeć do tych osób, do właścicieli. Trudno było? Jak w ogóle wyglądała cała historia tego,
momentu, kiedy właśnie udało ci się porozmawiać i zobaczyć te dzieła, które nie są w Muzeum Okręgowym. No właśnie, bo to trzeba powiedzieć też, że Muzeum Okręgowe, które też jest współwydawcą tego albumu, ma największą kolekcję, bo jest około 60 obrazów i to są takie obrazy absolutnie topowe, wybitne. Natomiast Barbacki, poza tym, że był malarzem, no to musimy pamiętać też, że był prawnikiem, bo jednocześnie kończąc studia na Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, w pracowni profesora Teodora Axentowicza, jednocześnie, żeby zaspokoić niepewność ojca w stosunku do tego zawodu artystycznego, skończył prawo. Był bardzo skrupulatny, prowadził dziennik tego, co zrobił. I w tym dzienniku znajduje się 749 wymienionych prac, które Bolesław Barbacki sygnował i które poszły w świat. Natomiast mamy pełną świadomość, że Bolesław Barbacki miał charakter odrobinę wybuchowy, myślę, ponieważ bardzo często, jeśli nie udawało mu się podejść do jakiegoś tematu tak blisko i nie był zadowolony, to odkładał ten obraz i ten obraz nie funkcjonował w tym jego spisie ogólnym. I też dotarłem do kilkudziesięciu takich obrazów. Natomiast tu rzeczywiście można powiedzieć, że to była praca taka detektywistyczna, absolutnie. No właśnie, jak ci się udało odnaleźć? No bo to jest tak, część tych zbiorów znajduje się w rękach rodziny, prawda? No bo musimy pamiętać, że Bolesław Barbacki w tym okresie najlepszej prosperity miał swoją pracownię w Willi Marii, gdzie też jego brat, który ożenił się z panną Kijasówną, wynajął mu dwa wspaniałe pomieszczenia, w których było zorganizowane atelier. No i część tych obrazów znajduje się w rękach pani Moniki Ślepiak, która jest jakby tutaj sądeckim spadkobiercą pamięci Bolesława Barbackiego. Natomiast cała rodzina, no nie wiem, niestety czy stety, rozjechała się. Część jest w Warszawie, część jest we Wrocławiu. No i tak można powiedzieć, że tak idąc krok po kroku docieraliśmy, potem ktoś nas polecał, no i to trzeba było zadzwonić, wytłumaczyć, pojechać. Czasami za jednym razem nie udało się sfotografować, w związku z tym to bardzo żmudna praca. Natomiast bardzo ciekawa praca polegająca na odszukiwaniu tych wielu portretów w Nowym Sączu, no bo mamy spis, wiemy jak się ci ludzie nazywali, docieramy po nazwiskach, no ale to też trudno przyjść do kogoś, zapukać mu do drzwi i powiedzieć: dzień dobry, czy ma pani obraz Bolesława Barbackiego, prawda? No więc trzeba dotrzeć od kogoś do kogoś i w związku z tym każdy obraz bardzo nas cieszy. Ja mam nadzieję, że kiedyś uda mi się wydać może drugi tom. Na dzień dzisiejszy mamy zgromadzonych około 250 obrazów. Wszystkie może nie znajdą się w tym pierwszym tomie, ponieważ jest kilka bardzo dobrych tekstów. Jeden taki tekst rozpoczynający album to jest tekst rektora Krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych, ponieważ Bolesław Barbacki skończył tą wielką uczelnię i chcieliśmy, żeby ta uczelnia też poczuła się w obowiązku opowiedzenia takiej krótkiej historii tego naszego wspaniałego sądeczanina. Jest tekst pani Marii Molendy, jest tekst dwóch wspaniałych moich koleżanek z muzeum, jest tekst Wacka Jagielskiego, artysty sądeckiego, który jako malarz odnosi się do malarstwa wielkiego mistrza. Czyli jest materiału tak naprawdę na dwa albumy. Już jest materiału na dwa albumy. Na razie musimy się zaspokoić tym jednym, bo przyznam się szczerze, że to nie jest w tych ciężkich czasach proste wydać album. To jest olbrzymia inwestycja, ciężko ją spiąć finansowo. No i dzięki temu, że wydajemy to jakby taką grupą wsparcia, o tak bym to nazwał, bo i muzeum, i miasto Nowy Sącz, i Nomina Rose, i kilkanaście firm sądeckich, którym bardzo serdecznie dziękuję za wsparcie tego projektu, bo dzisiaj w tych ciężkich czasach wydać pieniądze na kulturę i
poczuć tą taką więź tego naszego miasta. Przykre jest to, że te duże firmy nie czują takiej więzi z tym miastem i wolą mieć swoje banery gdzieś tam na boiskach piłkarskich, niż inwestować w tożsamość regionalną. No to, ale może to się zmieni przy drugim albo trzecim projekcie. Powiedz, ponieważ Bolesław Barbacki jest oczywiście postacią bardzo znaną w Nowym Sączu, ale jeżeli mówimy o takim szerszej znajomości, to jednak no nie jest tak, jak powinno być. Sądzisz, że to może coś zmienić, że uda się jeszcze bardziej właśnie rozpropagować postać, jego malarstwo w Polsce? Pytasz, czy Bolesław Barbacki wielkim malarzem był? Nie, Bolesław Barbacki wielkim malarzem był, ale natomiast zyskał jeżeli sławę, mówimy... Tak. No to już to że już może z tą odpowiem. Sławą jest, bo nie wiem, czy nie jest niedoceniony przez współczesnych, że jednak ta wiedza jest mała, myślę, że... Moim zdaniem to wygląda w ten sposób. Bolesław Barbacki w okresie, kiedy skończył akademię i powiedzmy sobie w latach 20., czyli tych pierwszych latach odzyskania niepodległości, kiedy zaczynał nabierać tego wielkiego rozmachu, miał propozycję, żeby na przykład podjąć stałą pracę w Warszawie, gdzie malował generałów, malował marszałka Piłsudskiego i wszyscy proponowali mu, żeby został w tej Warszawie i że ta jego kariera potoczy się jakoś tak szybciej, rozpędu, no bo wiadomo, że w Warszawie są te tory dużo szersze niż tu na prowincji. Miał propozycję pracy w Wiedniu, natomiast Bolesław Barbacki kochał to miasto. I on do tego miasta wrócił, myślę, mając pełną świadomość tego, że poniekąd zagrzebie sobie te jakieś szanse na wielką na karierę. Natomiast Bolesław Barbacki był człowiekiem takim wielopoziomowym. No bo możemy, my cały czas mówimy o nim jako o malarzu. No ale miał oczywiście mnóstwo innych Ale miał mnóstwo innych zdolności, o których pewnie nawet sądeczenie nie wiedzą. O których sądeczanie nie wiedzą i szkoda, proszę Państwa, bo to Bolesław Barbacki założył słynną szkołę odzieżową. Ale założył ją tak instytucjonalnie, ale tknął w nią ducha, bo marzyło mu się, żeby te dziewczyny takie z okolicznych wsi i Nowego Sącza, żeby tam również nabrały manier. On uczył savoir-vivre, uczył tego, jak się te dziewczyny mają ubierać. Także to był człowiek no, niesamowity, był dyrektorem zresztą tej szkoły z własnych pieniędzy, wybudował ten mur okalający szkołę. Z innych takich rzeczy, którymi się zajmował, no to był aktorem, był reżyserem, kostiumografem, słynne towarzystwo dramatyczne, które założył, to też jest jego sprawa, był szefem Sądeckiego Sokoła. Był również jego radcą prawnym, ponieważ skończył prawo. Więc widzicie Państwo, że to co zrobił w ciągu tych 50 lat, to wystarczyłoby kilku ludziom na całe życie, prawda? Ja osobiście najbardziej kocham jeden obraz Bolesława Barbackiego i uważam, że to jest jego absolutnie najlepszy obraz. Zdradzisz, który? Tak. I to jest obraz, który, proszę Państwa, jest dostępny dla nas wszystkich. Możemy go codziennie oglądać, ponieważ jest w Bazylice Sądeckiej. To jest obraz świętego Józefa z takim 5-6-letnim Jezuskiem. Ten Jezusek tak leniwie opiera się o kolana swojego ojca, karmi tak symbolicznie gołąbka, którego Józef trzyma na ręku i na drugim planie jest sądecka wieś. To jest tak nieprawdopodobnie piękny obraz, obraz z takim przekazem pięknym. No i trzeba powiedzieć, że tu na przykład w Sączu był taki świetny malarz Kacper Pochwalski, to taka elita ogólnopolska i on zachwycił się tym obrazem i opisał go nawet w prasie takiej branżowej, artystycznej w dwudziestoleciu międzywojennym. No i to jest taki obraz, moim zdaniem, który zasługuje na największą uwagę. I zachęcamy Sądeczan do tego, aby ten obraz zobaczyli, tak? Ale czekamy przede wszystkim. No. A jeszcze wracając do tego, czy Bolesław Barbacki był spełnionym malarzem, to proszę Państwa, musimy zdać sobie sprawę, że portret u mistrza
to nie było byle co. Taki portret kosztował od kilkuset złotych do kilku tysięcy. Powiedzmy, najdroższy obraz, który sprzedał, sprzedał za 2000 złotych. A to była wartość połowy samochodu przed wojną, prawda? Więc zawodowo myślę, że był absolutnie spełniony. Nawet Witkacy, wielki mistrz, który przyjeżdżał do Nowego Sącza malować sądeczan, pisał w liście do żony, że jest tu taki Barbacki na miejscu, który bierze 3 albo 4 razy tyle za obrazy, co on. Czyli wyobraźcie sobie Państwo. I ma jeszcze chętnych. I ma jeszcze kolejkę chętnych, bo czasami trzeba było czekać pół roku, żeby się dostać do mistrza, żeby on sportretował kogoś. Także no, to chyba świadczy o tym, że był absolutnie spełnionym artystą. Myślę, że... A tu jeszcze możemy powiedzieć jedną rzecz. Był spełnionym artystą i to, co dla mnie najważniejsze, był niesamowicie skromnym człowiekiem. Kiedy patrzymy na dzisiejszych twórców, których ego toczy się przed nimi, a dopiero daleko z tyłu ten talent, to proszę sobie wyobrazić, że Bolesław Barbacki, będąc na Akademii Sztuk Pięknych, otrzymywał co roku nagrodę za najlepszego, jako najlepszy student od profesora Aksentowicza. I kiedy pytano go o to, to zawsze mówił, nie, to tylko dlatego, że profesor Aksentowicz mnie bardzo lubi. Prawda? To też pokazuje, jakim był człowiekiem, skromnym i wybitnym. Niezwykłym i zasługującym na to, aby sądeczanie nie tylko jak najwięcej o nim wiedzieli, powiedz, bo pewnie wszyscy zadają sobie pytanie, kiedy ten album będzie już dostępny. Miał być już, proszę Państwa, koniec stycznia. Tak. Natomiast czekamy w tej chwili z niecierpliwością na kilka prac wiedeńskich i na kilka jeszcze prac z Wrocławia i w związku z tym te prace redakcyjne, które są już prawie na ukończeniu, musieliśmy odrobinę wstrzymać, żeby dołożyć te prace, bo chcemy, żeby to był taki najświeższy element tego albumu i mamy nadzieję, że te prace właśnie wzbogacą ten album. Tytuł już jest? Można zdradzić? Tytuł jest tylko jeden. Tytuł jest Bolesław Barbacki. Po prostu. Po prostu Bolesław Barbacki. Zachęcam Państwa do lektury tego albumu, ponieważ ten człowiek na to zasługuje. Zasługuje na to, abyśmy o nim pamiętali, zasługuje na to, abyśmy czerpali pełnymi garściami z jego twórczości. No i czekamy z niecierpliwością na to, aż w końcu ukaże się album i każdy z nas będzie mógł go zobaczyć lub nabyć. Tak. No, miejmy nadzieję, że może ten czas dziwny, który w tej chwili jest, się skończy i będziemy mogli zrobić piękną prezentację i promocję tego albumu. I już Państwa na to gorąco zapraszam. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Państwu dziękujemy za uwagę, a moim Państwa gościem był Piotr Droździk, artysta fotografik, autor albumu o Bolesławie Barbackim. Dziękuję.